Cześć! Jesteście zainteresowani szkoleniem z Urzędu Pracy? Sprawdźmy, czy w ogóle się do niego kwalifikujecie. Skierowanie na szkolenie może dostać osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, spełniająca warunki ustawy, czyli jest pracującą lub prowadzącą działalność gospodarczą osobą w wieku 45 lat lub powyżej, jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z winy pracodawcy, pracuje u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, otrzymuje świadczenie socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, uczestniczy w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej, jest żołnierzem rezerwy, pobiera rentę szkoleniową, pobiera świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę, jest domownikiem lub małżonkiem rolnika podlegającym ubezpieczeniu społecznemu, jest cudzoziemcem posiadającym właściwy dokument pobytowy, m.in. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest uchodźcą, posiada zezwolenie na pobyt stały. Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje Urząd Pracy w oparciu o indywidualny plan działania. Na dziś to wszystko. Po więcej informacji klikajcie na naszą stronę. Do zobaczenia!